wypuściłem się twoim traktem głównym, Warszawo, w lipcu, w niedzielne rano. Lekkość świąteczna płynie nowym światem. Jakieś niedosprzątanie, podfruwają obrusy, krzesła dostawiają się do stołów, kąpią się róże na trotuarach, po narożnikach ulic chlapie się w wiadrach gawieć otwocko-falenicka. Lilie, półchwasty, floksy, rumianki, niesie mnie pięknie, traktem świątecznym twoim, Warszawo, w lipcu. A przecież drży. Idzie ze mną równocześnie ów niedorostek. Dziecko, co po raz pierwszy przybyło do stolicy, 48, może wcześniej. Między okopy, wzgliszcza rumowiska, groby i krzyże jeszcze idzie. Rękę dziś moją jeszcze ściska. Ach, z jaką grozą i z dumą, jaką pierwszy raz z ojcem na wycieczce. Pamiętam ciebie, miasto, na powrót, rozgarniające dopiero szlaki od założenia, więc pamiętam cię ab urbe condita. I odzywają się te z radia, z patefonu, kręcą się piosenki, wiersze, jak uśmiech, jak wiosną budzący się zew. Odwisły po bramach i w membranach. Wiatr refreny gwizdże. Widzę cię, entuzjasta, jak stroisz się, no zgódźmy się, piękniejesz. Świeżo ceglana, kraśna, schlapana wapnem, biało-czerwona, więc wspólna, więc i moja. Legendo, trudzie, krwi męczeńska, rano krzyku, w szalunkach, rusztowaniach, nadziejo podniesiona, niezachwiana. Z sierpem i młotem słyszę cię w pochodach, z transparentami na trybunach, ze szturmówką w dłoni, w obłudzie wyćwiczony cwaniaku z Moskwy ciały. Nie lubię cię takiej, Warszawo. Pamiętać nie chcę, ni utrwalać. Tę drugą, tę spod spodu, niech wydobywa moja strofka, w ukryciu przycupniętą, na łazienkowsko-powązkowskich fundamentach, szepczącą po kawiarniach, w kuchniach, w teatrach, kabaretach. Na rogach ulic puszczają oko i ulotki. Wiadoma rzecz, stolica, drwiąco wiedząca, kto tu kim i czym się tu oddycha. Lata mijały, dziesięciolecia. Tym samym spod kolumny szlakiem, co trochę brnąłem, mknąłem z goryczą w zachwyceniu. Szczęsno-nieszczęsny, zmilczając w sobie z życiem rozrachunki. Lecz inny, po stachurze refren, co tędy po krakowskim zbiegu już wcześniej, tym chwilom służył lepiej. Przysięgam wam, że mija czas i leczy rany, że przejdzie, przejdzie. Nic to, nic. Śpiewaliśmy wszak razem. Wiedzieliśmy to wspólnie. Iloma ściegi zszyty z tobą, schodzony razem przeszły, dziś oto idę. Niesie mnie, znowu niesie traktem lipcowym twym królewskim w niedzielny ranek. Idę niepodzielny, czule i ostro pamiętający i siwogłowy. Cóż, dzisiejszy, słoneczne, wieczne rano z nielekkim sercem. Bez żalu niesie mnie wszak lekko oddane już, co miało być oddane. Piękniejszą ciebie widzę znów i strojną. Uśmiech mi odwzajemniasz i spojrzenie. Gdzież taki już widziałem? W kobiecych oczach. Wiesz, Warszawo, po latach czasem uśmiech taki przydarzyć się, pochwycić i odczytać. Tak, moglibyśmy, właśnie my, lecz się nie stało. Kiedy powiada i umyka w domysły, przywidzenia, w melancholii mgły. A,
Widzę, że opowieść i piosenkę tę, Warszawo, dobrze znasz. Nie moja, lecz przecież moja trochę też, Warszawo. To napisał, proszę Państwa, nasz dzisiejszy gość. I te oklaski są oczywiście dla niego. A nasz dzisiejszy gość to Leszek Długosz. O którym w zasadzie nic więcej mówić nie trzeba. W żadnym wypadku nie było tu, panie Leszku, żadnej próby kaptowania Krakusa na Warszawkę. W żadnym wypadku. Chodziło po prostu o to, przeglądałem pański najnowszy tomik i pomyślałem sobie, że może czymś takim właśnie zacznę, ale ja, a świetnie nie pan. Pan to wymyślił, bo rzeczywiście jest to dług, który noszę w sobie, który pan tu odczytał. Myślę, że wiele ludzi ma takie rozrachunki z Warszawą. Przecież mógłbym być tak zwanym warszawiakiem, jak nieurodzonym tu, ale takim, którzy tutaj się osiedlili i przyjechali. Mogłoby tak się moje życie ułożyć. Nie ułożyło się, ponieważ nie można być w dwóch miejscach, skoro wybrałem południe i Kraków. Ale zawsze miałem do Warszawy szczególny stosunek jako do miasta dla Polaków, no... Co tu mam mówić o truizmy? Oczywistego, znaczącego. Tak samo jak traktuję Kraków jako wspólnotę wszystkich nas, wszystkich pokoleń, jako dziedzictwo, tę pieczęć, którą nam wieki przekazały, wszystkim nam, bo to jest zbudowane przez wszystkie pokolenia, symbol, odniesienie nas wszystkich. Tak samo jest tym miastem i Warszawa. Z tym, że jeśli Kraków symbolizuje, ja powiedziałem, tę glorię polską, dni chwały, złote czasy i taką dokumentację historyczną, artystyczną, która trwa na swoim miejscu, szczęśliwie ocalona, niezniszczona, Warszawa, no to, co tu dużo mówić, jedna rana przez wieki, niszczona, palona, zabijana, a mimo to powstająca taka, jaka mogła powstać i ktoś, kto uczciwie i rozumnie patrzy, tak to odbiera i tak to widzi. I każdy, każdy, kto się czuje naprawdę, powiedziałbym, spadkobiercą polskości i Polakiem w całości, tak od korzeni po chwilę dzisiejszą, każdy czuje się też jakoś z Warszawy, bo nie można tego inaczej rozpatrywać. I jak ja słyszę dyskusje takie, albo wy tam w Krakowie, albo wy tam w Warszawie, no to ja naprawdę nigdy tego nie odbierałem. Na szczęście żyję w takim środowisku i w Krakowie, i w Warszawie, wśród takich ludzi, którzy tego nigdy nie traktowali serio. To są co najwyżej różnice, powiedziałbym, stylistyczne, regionalne. My robimy zupę tak, wy robicie, i to są rzeczy wzbogacające i rozśmieszające, ale wszyscy mamy poczucie prawo szczególnej rangi tych miast, więc też i Warszawy. A przecież do Warszawy z mojego miasteczka rodzinnego na Lubelszczyźnie miałem bliżej niż do Krakowa. Miałem w Lublinie pod nosem dwa uniwersytety, a jednak od dziecka marzyłem, chciałem, żeby się, jak to się potocznie mówi, załapać jeszcze może na jakąś czarną pelerynę w Krakowie. I wiecie Państwo, że mi się to zdarzyło? Jak przyjechałem na studia w 1959 roku, krewny Stanisław Wasilkowski, chyba to jest krewny ze strony matki Wyspiańskiego, z ulicy Kanoniczej, więc z serca spod Wawelu, był to człowiek starszy, pochylony, jegomość wolnym krokiem. Ten człowiek, który nie zdjął czarnej peleryny od tamtych czasów. I taką postać jeszcze wtedy można było zobaczyć muzeum chodzące na własnych nogach tej młodopolszczyzny. Rozgadaliśmy się od razu tak? Bardzo dobrze, proszę Państwa. Czy mamy jakiś, tak powiem, scenariusz na ten wieczór? Scenariusz mamy taki. Czy po prostu pogadać i proszę powiedzieć, Państwa, ach, jak... Proponuję,
słowo wstępne, jeżeli już jeszcze nie zostało do końca wygłoszone, to żeby dać panu Leszkowi szansę, żeby się podzielił jakimiś swoimi refleksjami z tym razem z tego pobytu w Warszawie. I później potraktujmy to spotkanie jako spotkanie takie, że jak ze starym znajomym porozmawiamy sobie z panem Leszkiem, ponieważ myślę, że przyszli tutaj w większości ludzie, dla których pan Leszek jest starym znajomym, bo od dnia w kolorze śliwkowym po na dworcach wszystkich miast i najświeższe utwory, to tak jakbyśmy go znali trochę, a może nawet więcej niż trochę. Ja spróbuję panu pomóc, panie Leszku, z nie, tym... Nie, pan zaczepia. Dobrze, z tym słowem wstępnym i zapytam w ten sposób. Co to jest dzisiaj artystyczno-kulturalny Kraków i jakie miejsce w jego pejzażu zajmuje dzisiaj niejaki Leszek Długosz? Myślę, że są dwa Krakowy. Jest jeden ten oficjalny, który jest w mediach, który jest dostępny w dzisiejszych publikatorach, czyli w tych publikatorach, które mają siłę i przekazują swoje i swoich ludzi. To można o tym przeczytać w Gazecie Wyborczej, można przeczytać, nie wiem, jeszcze w Tygodniku Powszechnym. To są te środowiska, które mniemają, że mniemają i że ustanawiają najwyższą rangę, gust, posłannictwo, lepszość i które mają, brutalnie mówiąc, forsę. Ponieważ one korzystają z wszystkich możliwych dotacji, z wszystkich możliwych dotacji polskich i zagranicznych i rozprowadzają to wyłącznie we własnym kręgu, wyłącznie na własne produkcje, na własne programy. Blokując, nie dopuszczając od lat nikogo innego, ewentualnie dopraszając swoich znajomych z zagranicy. Takich lub takich. I to jest jeden Kraków, ten oficjalny, ten, który ma przełożenie, powiedziałbym, w propagandzie, w klubach, w radio, w telewizji, którym się rozpowszechnia i tak się mniema. Natomiast jest też drugi Kraków, który gdzieś tam po cichu, odsunięty, zmarginalizowany, robi swoje. Jest to jakaś część, nie chcę takich prostych rzeczy tutaj wprowadzać, ludzi szlachetniejszych, którzy nie ustępują ze swojego systemu, ze swoim systemem wartości, gustem, wiedzą, że trzeba albo przeczekać, żeby ich praca, ich sztuka mogła być jakoś lepiej rozpoznana, choć to boli i to krzywdzi. Mija czas, sporo jest ludzi w wieku już bardzo podeszłym i oni nie mają czasu na to, żeby poznać chwilę choćby satysfakcji, że to ma jakąś, że ich praca ma szerszy rezonans, że jest poddana jakiejś opinii, jakiejś krytyce i tak dalej. To jest gorzkie, to jest najgorsze. I jest Kraków ten taki po rozproszonych kawiarniach, w których przy różnych stołach siedzą różne kręgi. Ale to się człowiek szybko orientuje, gdzie kto siedzi, gdzie kto nadaje i gdzie kto się panoszy. I tak rozbici w tym żyjemy. Są, powiedziałbym, instytucje jakby niezależne, pewne, neutralne, które jak Filharmonia gra Beethovena, tego i tak, tego i tak dalej, co się zawsze gra, bo to tam nic innego się nie może zdarzyć. Zależy, kto tym ewentualnie dyryguje, według jakiego klucza dyrygentów doprasza, czy solistów. To też obowiązuje wszędzie, jest ta polityka. To samo jest w tych dużych instytucjach kulturowych, jak muzea centralne, ale są galerie prywatne, w których można zobaczyć różne rzeczy. Są małe kawiarenki, gdzie można mieć różne spotkania, różne kluby, różne piwnice. Tego jest sporo. I to jest takie troszkę przypominające niedawne czasy, nawet powiedziałbym 80., gdzie wyraźnie toczą się dwa nurty kulturowe. Z tym, że pewna część, o którą mam na myśli, zawsze wierzyła, że to tak nie może być i
od jakiegoś czasu wyraźne jest, powiedziałbym, rozpięcie dławiącego kołnierzyka i przypływ wiary i nadziei. I wyraźny jest, nie chcę powiedzieć popłoch, ale taka dezorientacja. Może coś się zmieni się. Mówiący te słowa, który cokolwiek by nie powiedzieć, niech to nie brzmi zbyt pewnie z mojej strony. No jestem tam wpisany w to miasto, w ulicę, w tradycję od kilkudziesięciu lat i tego nie można tak szybko wymazać, ale oficjalnie jestem kompletnie wymazany z oficjalnych przekaźników. Usunięto mnie z moją cotygodniowym felietonem w Dzienniku Polski od paru lat. Usunięto mnie z programem, który prowadziłem 6 lat. Nazywało to się Przyjemności Niedzieli, który był naprawdę programem bardzo słuchanym, bardzo lubianym i który niósł i stylistykę, i zawartość, którą ja mogę nieść, bo ja mam pewną wiedzę, pamięć, znam pewne materiały i tak dalej, i tak dalej. I na to powtykano ludzi kompletnie niekompetentnych. Tylko dlatego, że córka jest, ojciec jest senatorem, a ktoś tam kimś i tak dalej, i tak dalej. Nic nie mają do powiedzenia, ale świetne samopoczucie, nie ma sprawy. Jak ludzie się, tak powiem, domagali, dopytywali, dlaczego pan Długosz nie ma audycji? Pan Długosz jest na urlopie, a ten długo potrwa, musi odpocząć. I po prostu, więc wiele troski. No i tak dalej. No więc taki jest też Kraków. Niestety, fatalna sytuacja jest w teatrach. Fatalna. Ja po prostu przestałem chodzić do teatru w Krakowie, ponieważ nie mam na co. Jeśli mam pójść na to jeszcze raz i szlak mnie trafia, przepraszam bardzo, jak ja niby jestem na Akropolis Wyspiańskiego u pana Klaty w Teatrze Starym i ja widzę półmrok cały czas i jakieś, nie wiem, jakieś figury coś tam bełkoczą, cholera wie co, a wielką projekcję, na której widzę kawałek ręki, kawałek twarzy, to po co to jest po pierwsze w teatrze, a dlaczego w cały czas w tym Akropolis niby Wyspiańskiego w tle taka jest rozmazana szyba i cały czas jest ona i on nadzy i tam się łomocą o tą szybę po prostu, czyli tylko plują. Konia z rzędem, skończyłem studia polonistyczne, chodziłem do szkoły aktorskiej, interesuję się teatrem i literaturą od dość dawna. Przypiekany nie wymyśliłbym, że ja jestem jakimś czym, cokolwiek ma wspólnego z Wyspiańskim. O co tu chodzi? No po prostu bezczelne poczynania tak zwanych nowatorów, które są sankcjonowane z góry, tu stąd, bo to jest nominacja z Ministerstwa Kultury, sankcjonowana przez Układ Krakowski i tak dalej, i tak dalej, i tak po kolei. Więc dla mnie teatr w Krakowie po prostu odpadł. Nie mówiąc o Piwnicy pod Bananami, która funkcjonuje jeszcze jako klub. To jest, proszę Państwa, jedna z piękniejszych opowieści, jakie ja ostatnimi czasy słyszałem. Jako klub, myślę, że pan Leszek jako klub, fajnie. Powtórzy ją, tak. Zrobili tam taki sympatyczny klubik z tego, co tam jest. Natomiast jest tak zwana ekipa artystyczna, która nazywa się Piwnica pod Bananami. Nie ma tam żadnej osoby, ludzi, którzy stanowili tę piwnicę w tamtych czasach. I moim zdaniem, jak umarł Piotr, to należałoby zamknąć, jak się zamknął Teatr Krzysztofa Kantora. Nie dlatego, że umarł Piotr i umarł Kantor, bo jak umarł Kantor, to nie było teatru. Jak umarł Piotr, to mogłaby ta piwnica, powiedzmy, jeszcze jakoś funkcjonować, gdyby ktoś był, kto niesie jakiś program, jakąś jakość, jakąś propozycję artystyczną. Tam się nie zdarzyło nic, ni pół numeru, który by jakiś nie byłby dziesiątą wodą po kisielu. A co jedna, co druga, za chwilę, ale każda jest od razu ze statusem gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. I ludzie, którzy autentycznie, no nie mogę wymieniać nazwisk, bo to może sąd by był, którzy mieli papiery do nosicieli, to dzisiaj jest dyrektor, dzisiaj jest reżyser, dzisiaj jest cały szef tego wszystkiego i to, którzy stali jak chłystki do pilnowania porządku przy schodach, dzisiaj są oni piwnicą pod bananami.
I tak to się przedstawia. Ludzie nie wiedzą, nie orientują się. W jednego dnia jadą dwie ekipy piwnicy pod Baranami, chałturzyć tu czy tu. I to jest możliwe. Są na dwie ekipy się dzielą na ekipy wyjazdowe. Zadzwonią gdzieś tu czy tam przyjeżdża. Czy chcecie piwnicy pod Baranami? Oczywiście, no każdy piwnica przyjeżdża. Była u nas piwnica. A potem, co wyście nam przysłali? Co to było? I tak dalej. Ja okropnie się zachowuję. Nie wypadałoby mi tak mówić źle o własnym miejscu kiedyś, ale w końcu jest pora, nie mam już czasu. Muszę nazywać rzeczy po imieniu, jak są. Tak to wygląda. Jest to moje miejsce, z którego wyrosłem, wziąłem ogromnie dużo, zostawiłem dużo, myślę tam, ale w tej piwnicy obecnej mojej śpiewają moje piosenki, ale pod warunkiem, że nie będzie wymieniane moje nazwisko, że to są moje. I ta informacja, panie Leszku, wymaga niestety paru słów wyjaśnienia. Jak to się stało, że Leszek Długosz nie tylko nie jest identyfikowany, ale nie ma prawa występować jako artysta piwnicy pod Baranami? Tak się stało, że ukazała się książka pod tytułem Kolacja z konfidentem. Na podstawie materiałów iponowskich pan Jankowski i pani Drużyńska i Ola napisali książkę o agenturze w piwnicy. Skupili się tylko na jednej postaci, za to bardzo powiedziałbym dobrze udokumentowanej, ponieważ ta postać od 29 lat do czasu, kiedy zaprzestała, czyli do 89, czy nawet 90 roku, 29 lat pracowała i jest ogromna dokumentacja, łącznie z pokwitowaniami finansowymi i tak dalej, i tak dalej. Nie ukrywam, że bez satysfakcji wymieniam to nazwisko, ale dlaczego nie? W końcu niech te rzeczy będą znane, jak są znane, ogłoszone. Chodzi o Michała Hrabiego Ronikiera, który był naszym, uważało się, przyjacielem, który no, był świątek, piątek i tak dalej wszędzie. Siedział z nami, pił wódeczki, kumplował. Inteligentny, bystry, elokwentny, znający języki, no cała, powiedziałbym, politura, jak się patrzy. I uprzejmy. I no, grom z jasnego nieba, jak ten pseudonim Zygmunt okazał się Michałem. Michał miał szerokie, powiedziałem, koneksje i swoje rodzinne, i kulturowe, takie, powiedziałem, w filmie pracował jako tłumacz. No, Warszawa i tak dalej, zagranica, miał swoje rozmaite kontakty i był bliskim przyjacielem nie tyle pana Wajdy, co żony pana Wajdy, naszej koleżanki kabaretowej, pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej od jakiegoś czasu. Mężem znanej pisarki Joanny Olczakówny Ronikierowej, laureatki Nike i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Córki Hanny Mordkowicz-Olczakowej, wnuczki Jakuba niezwykle Mordkowicza, zasłużonego wydawcy, no w ogóle historia, powiedziałbym, wydawnictw polskich i literatury. I na nią też donosił. No ale to jest ich prywatna sprawa. Nastąpiło coś niepojętego. Jak to się, tak powiem, bomba rozbiła, no to wszyscy o nie mieli, ale potem, no co jak. Michał nie zabrał nigdy głosu na temat tej książki. Nie wypowiedział się, nie zajął żadnego stanowiska. Nie przeprosił, nic nie wyjaśnił. Po prostu jakby to rzecz nie zaczęła jego. Natomiast jego przyjaciółka, pani Krystyna Zachwatowicz, ogłosiła w Gazecie Wyborczej natychmiast list otwarty, do którego dokooptowała tą całą nową trzutkę z piwnicy i parę niestety osób ze starej piwnicy. Niestety, też będę mówił nazwiska, bo jest Zygmunt Konieczny, jest Mietek Święcicki, tam na tej liście byli, nie pamiętam kto tam jeszcze, pewnie Kwinta. Przyszli też do mnie, żebym podpisał ten list. Ja powiedziałem, że ja tego nie podpiszę, ponieważ uważam to, użyłem słowa, za nieprzyzwoite. Stawanie w obronie kogoś, kto po prostu nawet nie zajął stanowiska, nic nie usługował się. Uważam, że ja tego nie mogę zrobić. I nie podpisałem.
List był w tej tonacji, czasy były trudne. Michał Roniker, dowiadujemy się, że takie ma tutaj zarzuty. Czasy były trudne, nie wiadomo jak to by się zachował. Nic nie wiemy, jakie groźby, kto wobec jakichś gruźb, kto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i że właściwie Michał tyle zrobił dobrego. Takie piękne sztuki angielskie przetłumaczył. Piotrem tak się opiekował, że w zasadzie powinno to być odpuszczone. I właściwie to, nie, właściwie to Michał nic się nie stało. I to było ogłoszone. No, przyjęte było ze zdumieniem w ogromnej ilości spojrzeń, ale w niektórych, no tak. Odbyła się dyskusja taka w klubie dziennikarzy pod Gruszką. Tłumy, ściany pękały, ale o dziwo ku memu nie padło żadne zasadnicze pytanie. Dyskusja była w tonacji kabaretowej. Ho, ho, no ktoś by się spodziewał, jaka no coś podobnego, no niemożliwe. Ale w gruncie rzeczy, no przecież wszyscy byliśmy, wiedzieliśmy, że jest pełne ubeków. No wiedzieliśmy rzeczywiście. I miło się z nimi wódeczkę piło. I właściwie, no to o co chodzi? A, zostawmy, nie jączmy. Okropne są te hieny dziennikarskie, które rozgrzebują te materiały IPN-owskie i to oni są wszystkiemu winni, że takie rzeczy, że tak się babrają. Tak się babrają. No ja po prostu byłem rażony. Jak po prostu można tak to wszystko przerobić na kabaret? I biorę następną Gazetę Wyborczą. Tadeusz Nyczek, wybitny krytyk, nie powiem, literacki, plastyczny, zdolny człowiek, ogłasza tekst pod tytułem Wolę półprawdy. Można to pewnie znaleźć, jak się kliknie Tadeusz Nyczek, Wolę półprawdy, w którym lamentuje, dlaczego mi to zrobiono. Michał Roniker jest moim przyjacielem wieloletnim. Znamy się od dawna. Lubię go, cenię, zawdzięczam mu i tak dalej. Dlaczego się ogłasza takie rzeczy? Ja nie chcę znać takiej prawdy o Michale. Mnie skrzywdzono, bo mnie spaprano obraz mojego przyjaciela. A ja nie chcę takiej prawdy. Wolę półprawdy. Drogi Michale, nie wiem, jak zareaguję, co ci powiem, jak się spotkamy. Tak się kończy ten tekst. Ale jak się spotkamy, to umówmy się, że nic się nie stało. Tak się mi zrobiło, po czym udałem się na pewien wernisaż, do pewnej galerii. Gapię się tam na coś, co tam wisi, wzrok mój leci i widzę orniczka. No, w tym mieście się znamy wszyscy od lat, wszyscy się spotykamy. Ja, cześć, cześć. I rękę do mnie wyciąga. A ja sam się, powiedziałbym, zdumiałem, że potrafię się zdobyć na pewne niekontrolowane gesty. Powiedziałem, co wiesz, ja ci chyba nie mogę podać ręki. A co się stało? No my przeczytałem to, co napisałem i po tym, co napisałeś, to ja ci ręki nie podam. Ludzie dookoła stoją. Twoja sprawa. To moja sprawa. To moja sprawa, jak moja sprawa. No i na tym się rzecz skończyła, ale to nie koniec, bo ta afera się rozniosła i zaprosił mnie do swojego programu Weinstein. On wtedy miał takie swoje programy telewizyjne na rozmowę. I postąpił trochę, powiedziałbym, no nie wiem jak to określić, nie do końca powiedziałbym fair, gdyż nagrał ze mną tę rozmowę wcześniej, nagrał, odtworzył, a do studia na bieżący komentarz na to wszystko zaprosił Nyczka. I oczywiście Weinstein, nie miałem złudzeń, że podziela moją opinię, moje stanowisko, ale to nie były równorzędne spotkania, bo w sytuacji, powiem, 100 na 100, to można pewne argumenty od razu zbić, ripostować lub sprostować. Tak, nie dał mi tej szansy. No więc ten program taki się ukazał.
w porządku, bo to było powiedziane, wyartykowane to, co i tak bym powiedział, ale parę rzeczy, które on tam na swój sposób wygłosił, to ja bym natychmiast mógł po prostu sprostować lub rzucić swój komentarz do tego. Tego mi nie udostępnił Wittgenstein. Niemniej to się miało ogromny rezonans, przynajmniej w Krakowie, w środowisku. I co ja słyszę? Jak się Długosz świni? Jak on się zachowuje wobec piwnicy? I za tym poszły, by tak powiedzieć, akta prawne. Oczywiście doszły do mnie, mam te dwa, muszę to w specjalnej teczce sobie zachować jako dorobek mojego życia. Dwa pisma, jedno z pieczątką okrągłą, drugie kwadratową, w których się stwierdza przez obecną ekipę i obecne władze piwnicy, że pan Leszek Długosz nie reprezentuje piwnicy pod Baranami. Nie jest w piwnicy pod Baranami. To są jego moje opinie, ale nie stanowisko piwnicy pod Baranami. No więc ja nie jestem w piwnicy pod Baranami. Nie ma tam mojego śladu na jakiejkolwiek stronie. Nie ma tam mojego zdjęcia w tym lokalu. Nie ma niczego. Ja nie zająłem innego stanowiska, jak ogłosiłem, że ja po prostu go nie komentuję. I czy ja jestem z piwnicy, czy nie z piwnicy, to pozostawiam to pamięci i opinii publiczności. Ja sobie drugiej biografii nie wymyślę. No i tak się ta sprawa toczy. W każdym razie śpiewają tam moje piosenki, ale pod warunkiem jest zastrzeżenie. Tylko nie wolno wymieniać nazwiska. No tak. Więc takie to są historie. Ale ja nie wiem, czy to dobrześmy od tego zaczęli, bo to są rzeczy, czy to wesołe. A przecież tak jest pogodnie i lepiej. Samo życie i ludzie jak ludzie. To w takim razie, gdzie bywa, z kim i o czym rozmawia Leszek Długosz w Krakowie? Jest parę miejsc, gdzie można trafić. A poza tym jakoś żeśmy się nauczyli, że jeden stół jest taki, drugi stół jest taki, jedni na drugich, a te pisiory, a te i tak dalej, a te tamtacy, a tu trochę poknujmy, trochę poszalejmy z tym językiem nienawiści i tak dalej. I jakoś tam, jak to w Galicji, jakoś dajemy radę, ale. Miło patrzeć na te, powiedziałbym, twarze, które ustalają, jaki ustalić wyraz swoich spojrzeń obecnych i tak dalej. Myślę, że nie jest to szczególna satysfakcja, ale jak tak galerię zobaczyłem zdjęć mojej koleżanki na drugim, przecież tyle lat siedzieliśmy w takiej przestrzeni jak ten stół, piwnicy przez tam, lata. Mojej koleżanki, która na mój widok przechodzi na drugą stronę ulicy, a myślę pani Krystynę Zachwatowicz, jak się długo ześwinił. I jak obecnie widzę jej dramatyczne zdjęcia po ogłoszeniu wyników wyborów, to sobie myślę, to jest studium tragizmu na twarzy. To powinni uczyć w szkołach aktorskich, jak przybrać to spojrzenie dramatyczne, a nawet podejrzewam, że gdyby jeszcze żyła świętej pamięci Irena Eichlerówna, to by dopiero wiedziała, jak skopiować wyraz tragiczności na własnym obliczu. Ale cóż. I tak się plecie na tym świecie kabaret z powagą. Ja rozumiem, panie Leszku, że pani owa miała na twarzy wyraz miłości do zwycięzcy. Nie, miała, miała raczej cierpienie i zdumienie. Powiedziałbym to chyba. To był wyraz miłości, dlatego potem cierpienie i zdumienie z powodu doznanej krzywdy, czy nie wiem, i tak dalej, ale to... Nie ten film miał być. Scena się odwróciła. Że ludzie partii miłości takie rzeczy, ja nie wiem. Scena się odwróciła, potoczyła się zupełnie odwrotnie ta scena. Ale tak nie triumfujmy, gdyż bowiem i tak dalej. Poczekajmy najpierw do jesieni. Z jesienią może się zmieni, będziemy podnosić nalewki tak czy owak. Właśnie. Róbmy po prostu i nie bójmy się. Nie bójmy się mówić otwarcie, nie stójmy w kątku. Oczywiście nie atakujmy, nie zaczepiajmy, nie jączmy, nie używajmy języka nienawiści, ale miejmy swoją godność i swoją rację. I jeśli ktoś kłapie,
to niech usłyszy też swoje i nie więcej. Czyli raczej... I właśnie, otwarcie. Czyli raczej drugiego policzka nie nastawiajmy. Nie, nie mam powodów, nie mam upodobania. Jasne. Tym w konfesjonale może, ale nie tu. Panie Leszku, miał pan szczęście mimo wszystko, że powiedziano na pytanie, dlaczego nie ma pana Długosza, że pan jest zmęczony i odpoczywa. Jakby się okazało, proszę pana, że pan jest chory, to mogłoby się zdarzyć coś takiego jak w starym dowcipie politycznym. Do wysokiego dygnitarza partyjnego przychodzi dwóch facetów o nieco smutnych obliczach. I mówią, towarzyszu, udajcie się z nami. Ale zaraz, a dokąd? Towarzyszu, jesteście chorzy. Udajcie się z nami. Ale ja nie jestem chory. Towarzyszu, jesteście chorzy. Udajcie się z nami. Ale na co jestem chory? Towarzyszu, sekcja wykaże. Nie opierajcie się. Sprawy za daleko zaszły, proszę pana. Co, może poczytamy wierszy w takim razie? Bo państwo macie coś do powiedzenia, jakieś dowcipy? Jedna prośba tylko, żeby wszystko do mikrofonu, proszę państwa. Ja będę biegał. Starał się tak wszystkich obsłużyć. Bardzo proszę. O, jest nawet trzeci, świetnie. Tak, Elżbieta Królikowska. Od razu zapraszam na moje spotkanie na 11 czerwca. Czy to jest słyszalne? Na pewno. Nie. Na spotkanie z panią Elżbietą Królikowską 11 czerwca, powtarzam. Tak, o godzinie, ale ja pana zapraszam. Na 11 czerwca to ja chyba nie będę mógł być z przykrością, ale ja już będę panią miał na celowniku teraz. No, więc właśnie będzie promocja książki Róg Piccadilly i Nowego Światu. Ja już jestem... o niej słyszałem, o tej książce. No, to bardzo się dobre rzeczy słyszałem. Bardzo trąbię. Dziękuję, tak. Ale ja chciałam tutaj nawiązać do tego, co pan powiedział, to znaczy do Krakowa oraz do nazwisk. Tak. Więc ja przyjaźniłam się, będzie po nazwiskach tak, właśnie. Tak. Tu nikt nie zna, prawda, tej sytuacji. A nie zna, tylko nie pan, słyszy. Jak pani się właśnie sądów nie boi, to proszę. Więc tak, więc ja przyjaźniłam się z Łucją Mróz i z Krzysztofem Reinochem, hrabią Reinochem. Tak. Przez wiele lat. No i przyszło do mnie, odwiedzaliśmy się, prawda, i w pewnym momencie, kiedy już ten podział, prawda, był nieznośny, po wojnie na górze, tak, właśnie, kiedyś wysyłałam taki dowcip drogą mailową właśnie i zapanowała cisza, Mróz zmroził się strasznie, tak, atmosfera. I od tej pory właśnie nie utrzymujemy żadnych kontaktów. To znaczy zerwano ze mną kontakt, ponieważ pozwoliłam sobie na dowcip. Pamiętam wtedy z prezydenta Kwaśniewskiego. Oh. Tak, a jeszcze druga sprawa. Do tej pory przyjaźnię się właśnie z, już nie będę tu mówiła tak nazwiska, ale z córką znanej aktorki pani Kwiatkowskiej i córką pisarza Tadeusza Kwiatkowskiego. Tak, ona mieszka w Warszawie. Wiele lat w Warszawie, tak. Ja wiem, o kim i mowa, bardzo, no ale... bardzo tak przyjaźniłyśmy się. No, pani Kwiatkowska, koleżanka papieża z Wadowic. Tak, tak, tak. Jedna z trzech zresztą. Zdaje się, tak, trzy panie się przyznają do tej roli. Tak. No to wszystkie mają dobre roszczenia. Kwiatkowska i Michałowska. To, tak. Nie, z Wadowic to była Kwiatkowska. Tak, tak, tak. Czy ona się nie nazywała Królikowska wtedy? Tak, z domu. Właśnie, otóż, tak, tak, no, z domu właśnie. Tak. No więc... Bez nazwisk miało być. Nie, bez nazwisk nieśmiesznie. Tak. Więc przyjaźniłyśmy się i co się okazało, bo na którymś przyjęciu się okazało, że właśnie w domu Moniki bywa tylko właśnie wierchuszka PO. Właśnie, no i ja byłam bardzo osobą odosobnioną i osamotnioną i doszło właśnie do różnego rodzaju, prawda, takich tutaj scysji, aż byłam i to w takim niby, prawda, osoby, które piastują w PO bardzo wysokie stanowiska, ale te... ta postawa właśnie, te dowcipy były po prostu jakieś koszmarne, jak gdyby z innej półki, ze znacznie niższej półki, czego się nie spodziewałam, prawda? No bo tutaj ukuliśmy właśnie takie sformułowanie salon. Przepraszam, to jest antyszambr, to nie jest salon. Właśnie, to jest przedpokój tylko. I powiedziałam, Moniko, jeżeli chcesz, żebym ja przychodziła na te spotkania, to proszę zapanuj nad sytuacją. O, niezwykle dwornie, ja bym się brutalnie
mnie zachowa, to proszę, to ja nie mogę uczestniczyć w wieczorach z tą hołotą. Nie. Ja bym tak pojechał. Nie, jesteś gospodynią i proszę, zrób z tym coś, tak. I tak jest właśnie. Dziękuję, to tak na temat krakowskich właśnie. Żeby już, że powiem, te salony raz opuścić, a jeszcze dodam, w Krakowie zrobił się pewnego rodzaju problem, ponieważ ja byłem osobą w swoim czasie, no cóż, użyję tego słowa, dobrze widziano po tych rozmaitych salonach. Taka cała piwnica i jeszcze pan Leszek Długosz, takie te ładne piosenki śpiewa i tak dalej, jest miły, uprzejmy i tak dalej. Był osobą bardzo chętnie widzianą w towarzystwie, tak zwanym. I jak się zrobiła sprawa z panem Ronikierem, to się po prostu zrobił problem w mieście. Bo czy ma być Michał, czy ma być Długosz? No i tak się zrobiło. I szereg salonów, że tak powiem, jednak wybrało Michała. Żaden żal z mojej strony, przynajmniej się oczyściło, zrobiło się to jasne, ale no, śmialiśmy się, że to się tak, takie były dylematy, kto będzie w takim razie, kto może przyjść, jak będzie ten, czy jak będzie, nie będzie ten. No i dobrze, mamy przynajmniej jasność, takie te salony. Czy ktoś w tej chwili jeszcze chciałby? Ta sprawa zamknięta. To poprosimy, panie Leszku, może rzeczywiście coś z tomiku. Drodzy państwo, wyszedł mój nowy tomik, nazywa się Pamiętać. To jest zupełna nowość, opublikowany w Arkanach, czyli na miejscu w moim rodzinnym, tak powiem, gnieździe wydawniczym, nie rodzinnym, ale takim, no, do którym się utożsamiam. Od 20 lat współpracuję z miesięcznikiem i z wydawnictwem. I to jest taki specyficzny wybór, ponieważ jak państwo się zapewne orientujecie od jakiegoś czasu, mam okazję czy szansę prowadzić takie okienko poetyckie w sieci. I to jest dla mnie pewnego rodzaju zobowiązanie, wymagające ode mnie, w moim rozumieniu, jako szef tego okienka, publikacji, które miałyby jakąś funkcję, oczywiście zawsze jak najlepiej możliwie dobrej jakości poezję, dobrej jakości wiersz, po to to jest, moim zdaniem, żeby na tym ringu, na tym tego boksu publicystyczno-politycznego, jaki jest wszędzie we wszystkich pismach obecnie, żeby była ta chwila odetchnienia, dystansu, innego wymiaru. Jeśli człowiek spojrzy, że to jest, też jest inny świat, inna poetyka, oprócz tego, co dookoła nas szarpie, wchodzi w nas. I to moim zdaniem jest głównym celem, ale staram się też tam spełniać pewne obowiązki, no nazwę nie inaczej jak patriotyczno-obywatelskie. To znaczy, żeby te wiersze, o ile to możliwe, miały jakoś współrezonowały z tym, co się dzieje, co przeżywamy, co jest udziałem zbiorowości aktualnej i żeby jeszcze inny aspekt, te wiersze dopełniały pewną krzywdę, jaką wielu autorom uczyniono przez lata, przez niedrukowanie, przez nieobecność, wielu autorom emigracyjnym, którzy nie mieli dostępu i nie są po prostu uświadomieni w szerokim masach czytelniczych i to też bardzo eksponuje. A mając taką szansę wydania tego tomiku, postanowiłem zgromadzić w nim mniej więcej to, co w tym aspekcie właśnie takim, no, patriotyczno-obywatelskim, mor etycznym w ogóle ostatnimi czasy mi się zebrało i tak powstał ten tomik, w którym poddaję uwadze, pamięci czytelnika to, co tam wybieram z tych moich ostatnich wierszy. Różne rzeczy. Jest tutaj motyw, powiedziałbym, dominujący na początku, który jest oczywisty, bo nie można udawać, że nie. Motyw Smoleńska, motyw Katynia, motyw Kresowy, motyw tego, co w pamięci naszej tkwi boleśnie, jest i będzie i co domaga się jakiejś refleksji, jakiejś uwagi. Są motywy moje osobiste,
I jeszcze takie osobiste też powiedziałbym i z dzieciństwa, z pamięci tego czasu, kto każdy nosi w sobie jakiś ten pokład. I moje motywy z ostatnich czasów krakowskich. I jeśli Państwo pozwolicie, a jeśli mamy na to jeszcze chwilę, to przeczytam parę wierszy z tego tomiku i może kilka ostatnio publikowanych w sieci, które są też pewnym rezonansem tych ostatnich, co dopiero właśnie świeżych wydarzeń. Może pominę te wszystkie wiersze takie, powiedziałbym, Smoleńsk, Katyń, takie te no, oczywiste, ale w ostatnich latach, przeczytam coś lirycznego na początek. Może taki wiersz z mojego dzieciństwa, którym przypominam, które chodzi za mną i mieszka we mnie jak w każdym. Noszone jest owo tamto dziecko i to dziecko jest ujęte na takiej fotografii. Dopóki klisza. Nie wyschła jeszcze wszystka, jeszcze gdzieś ciecze po świecie rzeczułka sanna, domowa rzeka, dzieciństwa mojego Wisła. Rozwlekły się, wyblakły obrazy, ale się jeszcze zdarza w największej dali, w mongolskim stepie, gdziem nie był, pod rzymskim akweduktem, nagle przez środek słuchu przemknie łopot fali. Jakbyś drzwi odemknął, głosy z dalekich brzegów przy uchu szepną i wrócą do chwil macierzystych, na powrót w swoje miejsca. Pamięci cmentarz w tobie wędruje z tobą wszędzie i gdziebyś stopę nie postawił, wspominasz, trochę jakbyś cieniom odległym świeczkę palił. Więc się rozsrebrza czasem jeszcze w tym rozbłysku rzeczułki sanny woda czysta, gruboziarnisty piasek pod stopami, lipcowe rano, druga, trzecia klasa. Właśnie początek jest wakacji i stoi w toni chłodnej po kolana ów chłopiec wypłowiały i choć umarła to jest klasa, z mocy boskiego fotografa stać on tak będzie w tym obrazie identyczny, identycznie wszędzie. W Sandomierskim Jarze, na Manhattanie, na krakowskim bruku, gdzie mi go pamięć nie wydobędzie. I szczegół jeszcze, w kadrze spamiętany. Ważka granatowo-czarna, co się uniosła nad lądowiskiem tataraku, frunie, i lecieć będzie nieskończenie w tamto rano, aż do końca świata, póki się klisza nie prześwietli, we mnie nie zaciemni ze mną. To takie zdjęcie. A teraz wiersz, który jest jakoś bliski, bo mi to powiedział niejakiemu profesorowi Andrzejowi Nowakowi. Może mi się przypomniał, bośmy razem wczoraj właśnie byli. Quasi una fantazja. O jak z głębokich snu pokładów przychodzą jeszcze do nas na ziemi i w zaświatach dawno, nierówno wszakże rozproszeni. W czyjej tam oni teraz władzy? Kto ich sprowadza i pod osłoną nocy wiedzie orszak cieni rozpadlinami pamiętania, krainą złud i fantasmagorii? Jakim paliwem nasycona lampa jest tego przewodnika, co mrok rozprasza i ścieżki ku nam odnajduje, śnie
czyje jest owo terytorium? Chwile przelotne i wieczności na nim. Wszystkie tam dzienne i wieczorne sprawy, z ciał naszych to poczęte i wysnute jest przędziwo. Czy to bogowie tu zakryci ślą ku nam swe krucjaty ciemne z przestrogą, choćby z przypomnieniem, i gaszą te znaki i głosy dotykiem jawy o świtaniu. Śnie, jaka to moc tajemna wyłania w tobie wszystko, co było i to, co myślą nawet i nietknięte, a co się splata, ziszcza i naraz unicestwia zdmuchnięte czyim tchnieniem. Wesołą strugą spójrz, płyną po deszczu papierowe chłopców okręty. Nad domem dzwoni dawna tęcza. Lecz jacyż ludzie dziś nieruchomi na brzegu tkwią. Patrzą, jak niesie rzeka w wieczór gęstniejący wody i tratwy ciemne, ciężkie, śnie. Jak na początku, tak i na końcu. Kalejdoskopie czarodziejski w rękach posiwiałego dziecka. Szczelino między światami. Przesmyku jasno-mroczny od tartaru do powiek wiodący prosto i do serca. O, jak z głębokich snu pokładów przychodzą jeszcze do nas zmarli. Z rozpadlin dziejów, z rumowisk, burz, pożądań i tkliwości. Jaka ich jeszcze tu przywodzi siła? Tobołki każe zbierać im podróżne, przedzierać się aż gdzie rogatki naszych rojeń, aby usłyszeć to, co i my od nich i nie więcej. Ach, drodzy, niedobici, nieumarli nasi, nie dość pokochani, nieodkochani jeszcze. Teraz może przeczytam dwa wiersze jeszcze na koniec tego tomiku. Jeden, który pochodzi z takiego mojego cyklu, którym się zbiera i zbiera, ponieważ bardzo jestem, powiedziałem, przykotwiczony do postaci, do twórczości, do obecności wielkiego, wspaniałego artysty, myśliciela, Polaka, nieszczęśliwego człowieka, który nam tyle dobra przysporzył, tyle zostawił piękna i myślenia i tak miał niesprawiedliwie, ironicznie, gorzkie, fatalne, trudne, tragiczne życie, a myślę o Stanisławie Wyspiańskim. Który to człowiek po prostu choćby dla dwóch powodów, jakie mamy w mieście, dla napisanego tam i umiejscowionego wesela i dla kościoła franciszkanów powinien mieć najpiękniejsze pomniki, jakie by powinien, dla tych dwóch choćby realizacji. A ja takie te wiersze jego, które mijam co krok, bo to jest człowiek w dodatku niesłychanie udokumentowany i wpisany w miasto, jak mało który artysta. Co trochę to się człowiek natyka na jakiś ślad po Wyspiańskim, materialny albo taki, tu jakaś tablica, tu informacja, to tędy, tu się działo i tak dalej, i tak dalej. A mnie się ten cykl układa taki w ballada o sojuszu róży z chochołem. I z tego cyklu ten oto wiersz. W ogrodzie niegdyś Stanisławowym, w kraju nad Wisłą, w strefie wciąż nie nadeszłej wiosny, patrzę na ciebie, różo, i smutek trawi myśli moje. Ucho przykładam i rękę trwożnie, i czekam szeptu, szukam tętna, smucę się i boję. Tyś zapomniała, różo, nie śnisz już wiosny z poety srebrnych snów z pokoleń upragnionej. Widzę twój sojusz, różo, jak niegodny. Powtarzasz kłamstwa. W chocholim gniesz się tańcu chętna.
Nie brzydzą cię objęcia tępej władzy, ni kwaśno mdlący zapach słomy. O różo dawna, jasna, na polską modłę piękna, w królewskich niegdyś tu ogrodach i przy włościańskiej bronowickiej chacie z jednego szczepu prowadzona. W triumfu czas z wdzięcznością do rycerskiej zbroi wzięta, w koronach, w wieńcach dożynkowych, wysoko unoszona. Różo Madonny i tej dziewczyny grodgerowskiej, rzewnie kwitnąca u powstańca grobu, zdrętwiała. Dziś już niepamiętna, wszak bez przymusu, z własnej woli, chętna bez zawstydzenia twarz w przymierzu jak niegodnym w ogrodzie niegdyś Stanisławowym u stóp Wawelu przy tobie, różo, i ja stoję, smucę się i lękam. Dzień zmierzcha, ponure niebo od zachodu, wiatry od wschodu z grozą ciągną. Kraków, kwiecień 2013. I ostatni wiersz, który ma datę kwiecień 2014. Pamiętać. Pamiętać to znaczy być dalej twoim posłańcem tu, na tym świecie. Trzymać cię za rękę, choć dzień daleki, nie ta okolica. Wciąż trzymać cię za rękę w tamtej chwili, gdy nieba reset. Ziemia spod stóp leci odtąd na całą twoją wieczność. Pamiętać to widzieć cię w drobiazgach, w codzienności. Na horyzoncie rozpoznawać sylwetkę, odwijać cię spod powieki, rozpoznawać jak refren, jak powracające ptaki. Z niewidzialnym zasiadać przy stole, wtrącać twój głos do rozmowy. Pamiętać to być wiernym, ponad interes, ryzyko opłacalności, wszelaką koniunkturę. Niestrudzenie i odważnie pytać, skąd zdrada przyszła i czyja wina. Nie milczeć, kiedy upokarzają twoje imię, kneblują zdanie, zadeptują twoje ślady. Pamiętać to umieć dochować wiary, że sprawiedliwość, miłość, prawda to kategorie nieprzynależne tu do żadnych układów, lecz desygnaty zasady innej, spoza, nie stąd. Czujnikiem żywym tego rezonansu jesteś? Pamiętać. Żyć, jakby się miało zaraz, zaraz za chwilę po imieniu odezwać do siebie, a z odwróceniem głowy, jakby się miało znowu spojrzeć sobie w oczy. To tyle ten tomik, moim zdaniem z bardzo ładną okładką. Taka jakaś nowa współpracowniczka Arkanowa z Poznania, dziewczyna plastyczka, wymyśliła moim zdaniem bardzo piękną metaforę. Taki jeden ponad wodę wystający jeszcze kamień, a wszystkie inne już pod wodą. Drodzy Państwo, w ubiegłym roku pod egidą Radia Wnet pan Leszek Długosz miał dwa przepiękne recitale w Muzeum Niepodległości. I
wtedy, organizując te koncerty, zetknąłem się z książką, którą tutaj widać, która jest no, taką książką, taką sumą trochę, biografią artystyczną, wciąż jeszcze otwartą oczywiście, ale do pewnego momentu doprowadzoną. I trochę tej książki pan Leszek jeszcze wtedy miał, to się oczywiście rozeszło jak przysłowiowe świeże bułeczki, ale informacja była taka, że podjęło się wydania tej, wznowienia tej książki, ewentualnie z jakimiś rozszerzeniami, zmianami, wydawnictwo Zysk Poznańskie. I co słychać z tym, panie Leszku? Coś się z tym dzieje? Czy, bo to jest naprawdę fantastyczna książka, proszę państwa. Ja mam też o tej książce dobrą opinię. Przede wszystkim dlatego, że ta książka zawiera fantastyczną dokumentację, niedostępną gdzie indziej. Publikowano po raz pierwszy dokumenty, reprodukcje dzieł sztuki, fotografie. Ona pokazuje kawałek naprawdę barwny i piękny, bardzo ciekawego zespołu ludzi, niezwykle twórczych, którzy wnieśli naprawdę trwały ślad, patetycznie powiem, do kultury polskiej. A tak mogę mówić o piwnicy tamtych czasów, o wszystkich piosenkach Zygmunta i Ewy, o twórczości Wieśka Dymnego, cokolwiek by nie powiedzieć o twórczości scenograficznej piwnicznych artystów, czyli Kazika Wiśniaka, Krystyny Zachwatowicz, Krzysztofa Pankiewicza, Andrzeja Majewskiego. Ta cała fenajna to po prostu też piwniczanie. Oczywiście do piwniczan zalicza się do tych pierwszej grupy tworzących tę warstwę, tę grupę artystyczną, przecież i Mrożek, i niestety Penderecki, czy stety, jakby to powiedzieć, i Andrzej Bursa, i kto tam by jeszcze. No to naprawdę, jak się spojrzy, to taka erupcja energii, inwencji, jak mało w ostatnich wiekach w kulturze polskiej. Ja myślę, że to jest taki drugi okres, jaki się zdarzył w Krakowie po Młodej Polsce. To właśnie te czasy, a przecież jeszcze wtedy i ówczesny Przekrój, ówczesny Tygodnik Powszechny, i ówczesny Teatr Stary, i ówczesny Teatr Kantora, i to wszystko na przestrzeni na 200-300 metrów. No to jest niebywały, powiedziałbym, rozkwit możliwości i dokonań trwałych, które jednak stanowią pewne odniesienia pewnych dokonań artystycznych. I ta książka formalnie zawiera okres moich kontaktów, takich powiedziałem codziennych w piwnicy. Połowa lat 60. do końca 70. do śmierci Wieśka Dymnego, kiedy ja potem też wyjechałem i zostawiłem, jak powiada piosenka, i tak jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem i tak dalej. I niestety trafiłem na fatalne wydawnictwo, nie podnosząc tego problemu. Ta książka była i nie była. I nasza współpraca musiała się niestety skończyć, bo była ona skandaliczna. Z wyjątkiem wydawnictwa, które miało swoje profity, ale nic więcej, nikt inny. I będzie wznowienie tej książki, to znaczy drugie wydanie, poszerzone, uzupełnione i w warstwie ilustracyjnej, i w warstwie mojej, takiej no, moich refleksji, wspomnień, w Zysku. Mam nadzieję, że nie w Wyzysku, tylko w Zysku i spółce, w wydawnictwie znanym poznańskim. Być może i w jednym, i w drugim, panie Leszku. Niewykluczone. Zobaczymy, jak co życie przyniesie. Miało to być jesienią, ale dowiaduję się ostatnio z referencjami i tak dalej, że panie Leszku, jednak niemożliwe, bo tamto i ma być to w lutym. Trochę gorzej, no, ale miejmy nadzieję, że jeszcze pożyjemy. Także proszę zbystrzyć się, że tak ładnie powiem, koło lutego. Naprawdę, proszę państwa, jeżeli fenomen piwnicy pod Baranami da się w jakiś sposób ogarnąć, da się opisać, no to panu Leszkowi się to udało przez napisanie takiej książki troszkę kolażowej. Ale no, to jest po prostu ta radość, której towarzyszy też niestety łezka w kąciku oka,
No bo gdzie te czasy, proszę Państwa, gdzie te czasy? No dobrze, że się nam trafiły, dobrze, że mamy takie odniesienia akurat. Muszę powiedzieć, że też wielką pomocą była praca mojej żony. W tym sensie, że moja żona wówczas przez 10 lat była tak zwanym kierownikiem piwnicy organizacyjnym i to była, powiedziałabym, udręka raczej niż ekstaza. Ogarnąć to całe towarzystwo 24 godziny na dobę, dopilnować, zrobić, załatwić, a podejmowała się rzeczy no niemożliwych, jak nasze pierwsze wyjazdy do Francji, do Włoch i parę takich wyjazdów po Polsce, tam gdzie nas puścili, to były rzeczy nie trudne do opisania, jak trudne formalnie z powodów kontaktów z władzami i oficjalnych, na przykład nasz wyjazd do Francji w 1968 roku w kwietniu po marcu, no to po prostu rzecz, to jest oddzielna książka, jak to się stało. Niemniej posiadamy walizki rozmaitych szpargałów, które nie wyrzucało się, dokumentacji, cenzury, dowodów takich owakich. Dzięki temu ja miałem dostęp do tylu dokumentów, materiałów, które posiadam i trzeba będzie to pomyśleć, gdzie to potem te szpargały oddać, czy do jakiegoś archiwum, czy w piwnicy gdzieś zostawić, czy komu. No bo to są jednak dokumenty i to wszystko jest zasługa Barbary. Która jest tu wśród nas. Pani Barbaro, prosimy się chociaż na chwilę pokazać naszym gościom. Ta nieduża kobieta tyle na siebie wzięła. I niechże za udręki tamtych czasów z tymi potworami, cudownymi potworami, jak Skrzynecki o wszystkich mówi, ta banda cudownych potworów, jakie znosiła, no ale jakoś to hulało. No i coś z tego teraz możemy jeszcze mieć. Gdyż ślady rozniesione po wiatr, po bezdrożach, nikt prawie nic nie zachował z osób piwnicznych. Wszystko wylądowało, pokradzione, powyniesione i wcale nie w domach piwnicznych, tylko gdzieś jakiś. Ewentualnie teraz można jakieś dokumenty, listy, papiery albo inne pamiątki pod halą targową w Krakowie nabywać i znaleźć u takich, co byli wcześniej przezorni. A czy pan słyszał, panie Leszku, taki dowcip? To były bodaj 70., a może 80. lata, jakieś prace remontowe prowadzone były w budynku, czy też pod budynkiem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na ten temat było kilka dowcipów, ale jeden bardzo a propos, jak się... Czyli tu, czyli w Krakowie. Nie, tu w Warszawie. W Warszawie, w tym budynku. I na pytanie, co to są za prace remontowe, to się okazało, że oni też postanowili mieć w Warszawie swoją piwnicę pod baranami. No, jeden z nich przyjeżdżał do piwnicy. Mnie co prawda wtedy nie było jeszcze w piwnicy, ale no, doskonale to koledzy pamiętają, jak przyjeżdżał do piwnicy Cyrankiewicz. On bywał też Motyka, który był wykopany do Warszawy jako minister, jak i Lucjan Motyka, minister kultury, i on też zaglądał. Natomiast mieliśmy w Krakowie przysłanego z Warszawy sekretarza, mogę powiedzieć, jak jedynego inteligenta, jak na tamte czasy, nazywał się on towarzysz Klasa, był taki. I to był inteligent, można powiedzieć. Ale go niestety szybko wykopano i wysłano go na Kubę, pamiętam po tym. Ale mówiono, że to co się z nim stało, to było nawiązanie do spektaklu Kantora Umarła Klasa, podobno słyszałem. No to jeszcze może nie wiem, czy Kantor się wzorował. Wie pani, no ja mam takie wiersze, które ostatnio były w sieci i one może przeczytam, bo one są takie, jakie się zdarzyło mi w tym czasie popełnić, ulegając potrzebom, tak powiedzieć, poeta uległ nastrojowi chwili i emocji i nadziei. I może przeczytam dwa wiersze. Jeden z kwietnia, a drugi z tego tygodnia, z poniedziałku, czyli taki wiersz już po wyborach. Piąta wiosna. Od tamtej wiosny, piąta już wiosna tu przychodzi. W
Wciąż z niezawodną buchalterią, relacje światła, ciepła, chlorofilu. W sumie to jakoś się ułoży. Przyloty ptaków, rzeki spławność, ilości bazi i przylaszczek. Jakoś to przecież się zbilansuje, zaokrągli. O reszcie milczmy. Od tamtej wiosny jest oniemiałość. Jest w nas i pośród nas, w tym kraju. Cios, co ugodził. Oścień, co utkwił. Milczenie, strach, fałsz, który dławi. Lepszy tu unik, głowa w piasek. Lepsze to nie mój problem. Bezpieczniej woda w usta. Polacy, nic się nie stało. Za miskę strawy, za zdradę, za łotrostwo wciąż bezkarne. Wszystko tu jasne. Lepszy tu knebel z chocholej słomy. Co to za naród z wypranym mózgiem, aż tak się boi? Ech, współbratymcy, z wami mi dzielić powietrze, mowę i kłaść się potem w jedne groby. O wiosno, chluśnij, uderz zielenią cierpką, gorzką, niepowstrzymaną. Bo jeśli sami milczą w tchórzostwie albo w zmowie, to niech usłyszą choćby zatwardziali z pradawnych i z niedawnych mogił. Myśmy się tego po was nie spodziewali. O wiosno piąta, z nadzieją taką przychodź, z taką wiarą. Kwiecień 2015. A teraz z 1 czerwca sieci wiersz. Tam byłem, tam to się dowiedziałem i tam to polały się łzy, wcale nie rzęsiste, tylko łzy radości. No, mieszane z szampanem. List z Prowansji. Z końcem maja na polach Prowansji lawenda jeszcze nie zakwita, ale niepowstrzymane już przeczucie, że róż i fiolet jak okiem sięgnąć po horyzont pójdzie. Ciepli się, słonecznieje o rzut francuskim beretem morze śródziemne. Celum non animum mutant. Patrzę na kadry krajobrazu. Krąży tu nieustannie w pokolenia wpisane spojrzenie Sezana. Daleki przybysz szuka barwnych plamek polskich kolorystów i wypatruje. Celum non animum mutant. Mija areny, ruiny świątyń, rzymskie akwedukty. Daleki przybysz. Lecz tu, ze strony pisma, miary, obyczaju, z ojczyzny tu jednego ducha. W zielone świątki, w Pentecôte, z zieloną witką brzozy krąży po swoim kraju. Słucha. W oliwnym gaju nieopodal Mare Mediterraneum, nie internetu, nie telefonu, słucha najbardziej niezawodnego, archaicznego narzędzia przeczucia serca. Celum non animum mutant qui trans mare curunt. Niebo zaledwie, nie dusze odmieniają ci, którzy i za morza wędrują. Jedźmy. Tam w kraju poszło tchnienie ducha. Po maju, wszakże czerwiec, najpiękniejszy w Polsce miesiąc. Jedźmy, wracajmy. Aix-en-Provence, 25 maja 2015.
I to było, panie Leszku, wracajmy, ktoś woła. To już nie było na szczęście, jedźmy, nikt nie woła. Nie, jedźmy, wracajmy. Jedźmy, poszło wracajmy. Tchnienie ducha. Bardzo proszę, proszę państwa, może te poetyckie chwile natchnęły kogoś, żeby coś zapytać, podzielić się jakąś refleksją. Bardzo proszę. Póki, Basiu, już w tej sekundzie. Nie ma, nagrane powinno być. Koncert jeszcze jeden i to jest wszystko. Proszę państwa, no ja z radością to zrobię. Największym problemem w wypadku organizacji koncertów pana Leszka Długosza jest to, żeby znaleźć odpowiednią salę, która będzie wyposażona w fortepian, a przynajmniej pianino. Czy w Warszawie nie ma takiej sali? Są. Tak, ale to jest nieduża sala. Mnie by się marzyło coś troszeczkę wielka większego. Nie może być. Może być taka sala jak ta, gdzie stałby fortepian i byłby mikrofon. Znaczy, ja panie mimo, Leszku, a jakby to było to pianino naprawione, które tam pan... Nie, no. Basiu, to jest remont, ale znalazł się człowiek, który powiedział, że on to z własnej kieszeni sfinansuje. Postawienie tego pianina do stanu używalności. No ja myślę, że w mieście stołecznym 30-paromilionowego kraju może się znajdzie jakaś sala, poza układem. Bywało, że występowałem tu często i gdzie tylko mogłem. Występowałem w wielu teatrach, nawet w Teatrze Narodowym, ale te czasy się dla mnie skończyły. Po prostu przestałem być, powiedziałem, na liście osób interesujących. I żadnych propozycji. No ale nie ma innego wyjścia, tylko trzeba brać sprawy w swoje ręce. Oczywiście, panie Leszku, sal u nas dostatek. Na przykład wczoraj był pan w domu pielgrzyma Mikus, prawda? No tak. Tam są dwa instrumenty, aż dwa. Jeden grat, kompletny ten tak na jest, dole. Tak obydwa. To znaczy trup. Obydwa są, jak pytałem w poprzednim roku, szukając właśnie miejsca na koncert, okazało się, że to po prostu jest... No może i możliwe, ale generalnie rzecz biorąc to jest niemożliwe absolutnie. Żeby no ja nie mogę pojąć, jak w takim instrumenty mieście postawić na nogi. Nie, dla pewnej rzeszy ludzi, którzy mają kontakty, znajomości, nie można zrobić jakiejś sali, w której dałoby się zagrać koncert. Wie pan, panie Leszku, jest taka sprawa jeszcze, proszę wziąć pod uwagę. Tak jak pan wie, że pan do niektórych lokali wejdzie, a do niektórych nie, to z salami koncertowymi też jest tak, ja mam żeby nie było tak, że 24 godziny przed koncertem okaże się nagle, że jednak koncert się nie odbędzie. No nie, no. Bo i takie numery się zdarzają w tym mieście. No wie pan. Ja nie wiem, jak jest u Porczyńskich z instrumentem. No jest tylko jeszcze kwestia, sala Porczyńskich zdaje się nie jest najtańsza. To musimy to wszystko brać pod uwagę łącznie, prawda? Ale czy nie ma jakiejś instytucji w Warszawie, która byłaby zainteresowana koncertem osoby, która, no jakkolwiek by nie powiedzieć, no trochę w Polsce coś była znana i wpisana i może jeszcze jest. No to jest właśnie najzabawniejsze, panie Leszku. Jak pan wie, w zeszłym roku szukaliśmy, znaleźliśmy w końcu w bardzo dobrym miejscu. Mnie się marzyła, co prawda, troszeczkę większa sala, żeby na większą skalę można było ten koncert zorganizować. No tam tak było PRL-owsko, instrument też, no taki, mój Boże, no. jak nie lepszy, no, no. Ale... Czy w związku z powyższym... Ja już dalej powiem, żebym wstępnie bardzo, panie Leszku, gdyby zdarzył się jakiś dzień w kolorze śliwkowym, wrzesień, październik, rozumiem, że pan jest otwarty na taką propozycję. Rozumiem, że jestem do dyspozycji. Dobrze, świetnie. Państwa. Bardzo proszę, drodzy państwo, proszę uprzejmie. Tam pan Pietrzak również występuje. Sala jest duża, wykładowa. Wstawienie instrumentu nie stanowi żadnego problemu i wydaje mi się, to jest przy Wydziale Papieskim na Bielanach, przy Dewajtis, tak zwane dobre miejsce. Fantastyczne, tak, także... No więc po prostu może trzeba coś w terynce wziąć te swoje sprawy. To jest bardzo dobry pomysł, oczywiście trzeba się dowiedzieć, jak tam z ceną, z opłatą, z kosztami wynajęcia tej sali. A, jeszcze mam tutaj podpowiedź dla państwa, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany, to tu w pierwszym rzędzie leży parę tomików i parę moich płyt, gdyby ktoś z państwa akurat miał taki pomysł i chciał mieć.
No ja myślę, drodzy Państwo, że no nie moglibyśmy mieć dla Państwa lepszej wiadomości, jak taką, że we wrześniu czy w październiku pod egidą Stowarzyszenia Dziennikarzy, może również Radia Wnet. Dlaczego może? Ma być. W zasadzie, ma Pan rację. A po co ja się dzisiaj rano zrywałem do Radia Z? O. Chociażby tak, w ramach właśnie, spłaty tego jak, długu wdzięczności. To prawda. Przeciwnej uprzejmości z przeciwnej strony. Proszę Państwa, nie przeciwnika. Jest trochę wierszy, jest trochę egzemplarzy. Gdyby ktoś był zainteresowany, bardzo proszę. Ja mam tylko jeszcze jedną prośbę. Jeżeli nie ma więcej pytań, patrzę w tej chwili. To musimy się rozstać. Na zegarek. Jeszcze nie, panie Leszku. Ja zacząłem niekonwencję. Proszę, usiądźmy. Zacząłem niekonwencjonalnie i chciałbym niekonwencjonalnie, oficjalnie zakończyć. Zaśpiewa pan. Proszę pana, ja trochę umiem, ale przy panu bym się nie odważył. Było wokalistów wielu, wie pan, panie Leszku. Natomiast, proszę państwa, podziękuję panu Leszkowi. No to jest takie jakieś dziwne, bo to dziękować komuś jego własną monetą, ale ten wiersz, który ja chciałbym na koniec przeczytać, on jest krótki, ale znaczący, co się zowie. I myślę, że wszyscy zrozumiemy za chwilę, dlaczego akurat to wybrałem na zakończenie spotkania z artystą, który łączył zawsze, i tak to zostało sformułowane w laudacji przy okazji wręczenia panu Leszkowi w dniu wczorajszym nagrody Opoka Słowa Stowarzyszenia. Bardzo proszę. Dostałem coś takiego, co mnie naprawdę wzruszyło i poruszyło, ponieważ ktoś tak to spostrzegł i ujął. I tu jest napisane tak. Nagradzamy pana LD, poetę, kompozytora, publicystę, medalem Opoka Słowa. Dziękujemy za piękne słowa do pięknej muzyki i piękną muzykę do pięknych słów. Dziękujemy za wytrwałe i nigdy nieporzucone łączenie postawy artysty z postawą obywatela. I na koniec dodają oni, dziękujemy za odwagę odmowy możnym tego świata uczestnictwa w ich kłamstwach. To ja dziękuję. I do tego właśnie chciałem, drodzy Państwo, nawiązać, dziękując bardzo panu Leszkowi za przyjazd i za to wspaniałe spotkanie i Państwu za to, że byliście uprzejmi być naszymi gośćmi. Podziękuję tekstem, który nosi tytuł Dekalog Strusia. Bezpieczni, pod przygodnym dachem, ani o cegle wiedzą, która się przechyla. Sprawiedliwi, którzy sądzą, nie zapominając, komu służy prawo. Prawo, tak. Mądrzy z wolą pytającego odpowiedź dają zgodną. Spokojni, gdy im wciąż nie brak cudzych zbrodni. Mężni o świadków chwały swej zadbali. Wierni przed piętnem zdrady, gdy ich ochrania drugich wcześniejsza niewytrzymałość. Miłosierni, pychę swą karmiąc, jałmużnę rozdają. Lepsi, a to nie zdarność lub okoliczność w ofiarę zachłanność ich obraca. Pokorni, głowy pochylili, chcąc pierwej ujrzeć, których wiatr obali. Szczęśliwi, umęczeni konaniem bliźnich, sił im na rozpacz nie wystarcza. Oto jest dekalog Strusia. Tak napisał pan Leszek Długosz w roku 1980. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję, panie Leszku. Dziękuję, panie Wojtku.